Maj jest miesiącem w ogrodzie, kiedy to kolory są najbardziej wyraziste, najbardziej intensywne. I aby to sprawdzić, zapraszam Was na spacer po ogrodzie. Rododendrony są krzewami u mnie w ogrodzie, które królują w tym miesiącu. Mam ich sporo, bardzo je lubię, ale zauważyłem jedną taką ważną rzecz, że rododendrony u mnie nie chcą rosnąć w zupełnie próchniczej, przepuszczalnej, kwaśnej ziemi. Ale jeśli dodam zwykłej gliny, to wtedy rododendrony wyglądają dużo lepiej. Są po prostu bardziej odżywione, szybciej rosną i liście z pewnością nie blednieją. No i kwiatów jest sporo. A tutaj na pierwszym planie ten oto rododendron to odmiana Dufthecke, czyli ten pachnący roza. Odmiana, która przepięknie pachnie. Dwa dni temu bardzo intensywnie popadało i tak naprawdę dzięki temu przyroda, rośliny w ogrodzie odżyły, bo już zaczynało się robić sucho. Jeśli macie jeszcze u siebie bukszpany, to sprawdzajcie te przepiękne krzewy, ponieważ ćma bukszpanowa zaatakowała w tym roku szczególnie intensywnie. Ma to związek z ciepłą wiosną, dzięki której to one mogły się swobodnie rozmnażać. Ja u siebie wykonuję oprysk, niestety z użyciem chemii, ale tak naprawdę nie widzę innej alternatywy dla przeciwdziałania ćmy bukszpanowej. No nie mogę się poddać absolutnie, ponieważ mam bardzo dużo bukszpanów u siebie w ogrodzie. I gdybym odpuścił zupełnie, no to ogród po prostu wyglądałby tak średnio. Kalina koralowa, którą już pokazywałem w jednym z filmików u mnie na kanale, no w tym roku zaszalała, ale po deszczu, który spadł dwa dni temu, kalina wręcz się rozłożyła, ponieważ ilość kwiatów na tym jednym krzewie jest zdumiewająca. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Bardzo lubię tę bylinę, parnik Green Giant. Wygląda naprawdę egzotycznie. Przepiękne kolekcjonerskie rododendrony z serii tej, która ma najpiękniejsze przyrosty przez długi czas, ale o tych rododendronach będę jeszcze opowiadał. Weinlese w tym miejscu, a tam dalej widzimy Special Dane. O, to właśnie ona, Special Dane z rdzawymi przyrostami. Znaczy z początku są one srebrne, ale później robią się takie oto rdzawe. Funki u mnie nie brakuje w tej najbardziej cienistej części ogrodu. Rosną tutaj razem z czosnkiem niedźwiedzim. Czosnek niedźwiedzi, który lada moment po prostu będzie zanikać. A no i jeszcze paprocie. Głogownik Little Red Robin, a tak naprawdę te czerwone przyrosty już takie są od mniej więcej 2 miesięcy, bo to są te młode,
wiosenne przyrosty. Funki u mnie nie brakuje, z racji tego, że mam w większości taki półcienisty lub też cienisty charakter ogrodu. Chociaż ślimaki tak naprawdę są dla mnie wyzwaniem, no niestety jest ich bardzo dużo. Nie mówię tutaj o winniczkach, ponieważ one są akurat pożyteczne i ja je zostawiam. Natomiast o te tak zwane nagie ślimaki, no trzeba z nimi niestety walczyć, gdyż powodują one gigantyczne straty w ogrodzie, a funkie są ich przysmakiem. Przepiękna kalina japońska. Która miała być różowa, ale jest biała, też piękna. Czosnek niedźwiedzi już powoli i definitywnie kończy swe kwitnienie. Szkoda, uwielbiam tę roślinę. Nie tylko ze względu na smaczne liście, ale też na kwiaty, które się pojawiają właśnie w maju lub też pod koniec kwietnia i zdobią one cieniste rabaty. Orliki rozwijają się w każdym miejscu u mnie w ogrodzie, same się nasiewają. Nie walczę z nimi, bo to przepiękna roślina, choć inwazyjna. No chyba, że po prostu będziemy zbierać, albo będziemy wycinać te przekwitłe kwiatostany i nie będziemy dopuszczali do zawiązywania nasion, no to wtedy roślina ta nie będzie inwazyjna. Ale mnie się one tak podobają, że ja zostawiam te przepiękne byliny, by się same rozsiewały na rabatach. A tutaj, gdzie jesteśmy teraz, jest to miejsce półcieniste. I jak widzę, jak też wy widzicie, radzą sobie one całkiem dobrze. Jeden z rdestów, ale on nie jest akurat inwazyjny. To coś, jak niektórzy pytają, to jest grill. Grill w takim oto wyglądzie, zrobiony z kamienia oraz z pozostałości po starym kominku. Takie coś. Rzecz przywieziona i kupiona na Phlim Targu. No i dałem jej drugie życie. Oczywiście została odnowiona i pomalowana na kolor czarny, czyli mój ulubiony, jeśli chodzi o takie dodatki do ogrodu oczywiście. Na tym połączeniu dwóch przepięknych kolorów zakończymy dzisiejszy spacer, a ja zapraszam Was już na część drugą spaceru, która pojawi się już niebawem na moim kanale.